Dzień dobry. Dzisiaj z Anulką jedziemy do Leszna z naszym małym kocim pacjentem i tym razem jedzie Polo, bo Polo od zimy permanentnie ma katar i ten koci katar. Nie wiem, czy lekarz coś pomoże, bo ostatnio powiedział, że właściwie na to lekarstwo nie ma, ale niech mu da chociaż coś na wzmocnienie, czy zbada mu płuca, czy coś takiego, więc tak, robimy taką tym razem prawdziwą kocią wycieczkę. Jedziemy z Polunią do weterynarza. Niektórzy się pytali o Trepusia. Trepuś jest, jak najbardziej jest, tylko Trepuś jest permanentnie zakochany. On chodzi po dziewczynach, przychodzi tylko jeść, naje się, już nawet nie sypia w domu, tylko gdzieś tam, bo my mamy całe mnóstwo miejsc dla kotów na zewnątrz, porobionych takich budeczek, wszystkiego, że one sobie tam mogą spać. Więc tak, Trepuś jest tak na takim, powiedzmy, letnim gigancie. A jeszcze się pytały osoby, czy Ania przyjechała z Gastonkiem. Nie, Gastonek został z dziećmi i z Kubusiem w domu. No, bo ani dzieci nie mają jeszcze wakacji w Niemczech, dopiero od 1 sierpnia, więc dlatego Ania na urlopie tutaj jest sama. Więc jedziemy pomóc naszemu kotełkowi. Grzecznie z Polusiem czekamy przed sklepem. Ona sobie teraz śpi. Ona właśnie kupuje buciki. Szukamy bucików, bo mamy sukienki, bo niedługo jest uroczystość dziadków. I potrzebne są buciki na obcasy. Myślę, że to są bardzo ładne. Wybór jest ogromny, tak jak widzicie. Idzie nasza gwiazdeczka. Mamy to? Mamy to. Przymierzę sobie jeszcze w domu z sukienką, bo jest 14 dni na zwrot ewentualny, gdyby nie pasowały. Do sukienki. No, to lecimy dalej, Polunia. Tak? Lecimy. Kotek ogarnięty. Zjadłyśmy sobie ketogeniczną zupkę w domu. A teraz przyjechałyśmy sobie tutaj do Bożkowa. Ramunka. Zamówiłyśmy sobie lody bez cukru, jest taka opcja, a i tak są dobre. Siedzimy sobie tutaj na takim, jakby takie party beach. I zobaczcie tutaj w takich tropikalnych klimatach. I chcemy się trochę z Anulką zrelaksować. Anula poszła teraz po kawkę. O, oj. Hello. I taki dzisiaj sobie robimy tutaj takie popołudnie nasze. Anula, spróbuj loda. Spróbować loda. Lody już próbowałam, są pyszne, czekoladowo-truskawkowe, podobno bez cukru, mam taką nadzieję, ale nie są mega słodkie. Bardzo dobre.
No. Spróbuję na fali troszkę. A teraz czas na orzeźwienie i wodę z cytrynką. Korzystając z pięknej pogody i z tego, że były moje siostrzyczki i Anulka, zrobiliśmy sobie taki spacer i przy okazji taką sesję zdjęciową właśnie i w zbożu i przy takich już belach słomy. Te chmurki wyglądały tak bajecznie, takie po prostu kleksy zbitej śmietany, było naprawdę, naprawdę cudowne. To dalej po kolei robimy. Ale poczekaj, zrób jeszcze takie z twojej perspektywy. Fajnie, no i tak miło, ale wszystko co dobre kiedyś się niestety kończy, a zazwyczaj to co nie jest dobre to się wlecze, a to co jest dobre to się skończy, nawet nie wiemy kiedy. Najpierw pojechała Sonia, potem pojechała Ilonka, a wczoraj też wyjechała moja Anula. Skończyły się wakacje i było mi z nią tak dobrze. Taka byłam szczęśliwa. No ale w tym roku obiecałam jej, że we wrześniu pojadę też do niej, do Niemiec na kilka dni. Dzisiaj widzieliście vlog, składankę z kilku dni. I powiem wam, że wczoraj to ja nie miałam... Było mi smutno i w ogóle nie miałam... chęci złożyć tego materiału, który nagrałyśmy wcześniej, bo mi po prostu było tak, wiecie, tak smutno, że już Anuli nie ma, a było tak cudownie.
No i cóż, trzeba wrócić do codzienności. Trzeba się zająć ogrodem znowu. Mam tam do wsadzenia jednego kwiata. Więc teraz już będziemy nagrywać takie filmy tylko ze mną. Dzisiaj film bardzo króciutki i takie właściwie tylko migawki z tego, co robiłyśmy, bo ja się chciałam tym moim dzieckiem po prostu nacieszyć. Życzę Wam, kochani, miłego dnia i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!